Szczęść Boże, Klaudia Drzewiecka. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Od dzisiaj szczepione będą osoby w wieku 69 lat. Przewidziano dla nich preparat AstraZeneca. W przypadku seniorów w wieku 66 i 65 lat dziś ruszyła rejestracja. W Polsce do tej pory zaszczepiło się ponad 5 milionów osób, z czego 1 700 tysięcy drugą dawką. W ostatnich dniach program szczepień zwolnił, bo coraz większe obawy towarzyszyły Polakom w przypadku preparatu AstraZeneca. W ostatnich dniach o kilkadziesiąt procent spadła liczba osób rejestrujących się na szczepienia szczepionką firmy AstraZeneca. O kilkadziesiąt procent wzrosła też liczba osób, które umówiły termin szczepienia, później nie pojawiły się w punkcie szczepień. W takich punktach zalega tysiące niewykorzystanych dawek. Takie osoby spadną teraz na koniec kolejki. Najwcześniej będą mogły zaszczepić się wtedy, gdy szczepionka będzie ogólnodostępna, czyli za kilka miesięcy. Jeśli ktoś się nie zgłosił na umówiony termin, to będzie musiał czekać na uruchomienie już pełnych populacyjnych szczepień. W odpowiedzi na obawy Polaków rząd podjął decyzję o zmianie w harmonogramie szczepień. Dzisiaj ruszyła rejestracja dla osób w wieku 66 i 65 lat. Czyli seniorów, którzy urodzili się w roku 1955 i 1956. Do środy otwarta pozostaje rejestracja na szczepienie dla osób starszych w wieku 67, 68 i 69 lat. Od jutra rusza rejestracja dla kolejnych 5 roczników. Czyli osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961 rokiem, będą mogły się od wtorku rejestrować. Od dzisiaj szczepione są osoby w wieku 69 lat. Zapadła decyzja, że podawany będzie im preparat AstraZeneca. Europejska Agencja Leków wydała decyzję, w której przekonuje, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna. W najbliższy czwartek do Brukseli udadzą się polscy medycy, którzy będą szczepić pracowników kwatery głównej NATO. Wyjazd organizuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W akcji szczepień weźmie udział ponad 20 polskich medyków, lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych. To ważna misja, bo jest to organizacja zapewniająca bezpieczeństwo około miliarda ludzi na świecie i oczywiście się jej podejmiemy. Napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. W ciągu 3 dni zaszczepionych zostanie około 3,5 tysiąca pracowników kwatery głównej NATO. Do szczepień wykorzystana będzie szczepionka AstraZeneca z polskich zasobów. Polska jest silnym sojusznikiem, który udzielił wsparcia wielu innym sojusznikom i partnerom w naszej wspólnej walce z pandemią. Napisał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. To kolejny wyjazd polskiej misji medycznej. Do tej pory w związku z pandemią COVID-19 polscy medycy byli obecni między innymi w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, na Słowacji i we Włoszech. Poseł Monika Pawłowska z Lewicy zmienia polityczne barwy i przechodzi do Porozumienia Jarosława Gowina. To transfer o tyle zaskakujący, że w poglądach, zwłaszcza na tzw. aborcję i sprawy światopoglądowe, Lewicę i Porozumienie dzieliła przepaść. W ostatnich tygodniach, jeśli już ktoś kogoś skądś wyciągał, to był to Szymon Hołownia. Najpierw z Lewicy pozyskał Hannę Gil-Piątek, później dołączyli do niego kolejni politycy Koalicji Obywatelskiej. Teraz partyjny szyld postanowiła zmienić wiceszef klubu Lewicy Monika Pawłowska i obrała zaskakujący kierunek, dołączyła do Porozumienia Jarosława Gowina. To przemyślana decyzja poprzedzona wieloma rozmowami. Cieszę się, że grono osób uprawiających politykę bez ideologicznego zacietrzewienia i zawziętości poszerza się o panią poseł. Pisał na Twitterze Jarosław Gowin. Poseł Monika Pawłowska mówi, że to program i postulaty polityczne zaważyły na decyzji o przejściu do Porozumienia. To jedyne ugrupowanie szczerze zainteresowane ponadpartyjną współpracą dla dobra Polski. Wstępuję do Porozumienia. Nie wstępuję do klubu parlamentarnego PiS. Pozostaję posłem niezrzeszonym. Monika Pawłowska była zwolennikiem strajku kobiet. Wciąż opowiada się za tym, by prawo pozwalało na zabójstwo dziecka do 12 tygodnia ciąży. Jeszcze miesiąc temu w jednym z programów była pytana o to, kiedy zaczyna bić serce dziecka. Około drugiego trymestru zaczyna się bicie serca. Drugiego trymestru. W 6
tygodniu ciąży. Serce dziecka zaczyna rytmicznie pracować, pompując krew już w pierwszym miesiącu ciąży. Słowa byłej polityk lewicy na temat życia pokazują tylko, jak daleko było jej do porozumienia Jarosława Gowina. Dziś tego dystansu już nie ma. Monika Pawłowska krytykuje lewicę za to, że stawia wyłącznie na sprawy światopoglądowe. Jej byli partyjni koledzy nie pozostają dłużni. To zwyczajnie wstyd, że wybrana głosami zwolenników demokracji, praw człowieka i wolności posłanka staje się koalicjantką Zbigniewa Ziobry. Monika Pawłowska podzielała stanowisko lewicy w sprawie wycofania finansowania dla lekcji religii. Chciała związków partnerskich i opodatkowania kościoła. Do tej pory takich postulatów w ustach Jarosława Gowina nie mogliśmy usłyszeć. Być może transfer polityk lewicy wytycza nowy kierunek, którym będzie chciał pójść obecny wicepremier, zwłaszcza po tym, jak jego przywództwo zakwestionował Adam Bielan. Wydaje mi się, że to pęknięcie jest już na tyle poważne, że będziemy mieli do czynienia z dwoma partiami, czy może partyjkami wewnątrz obozu. No, to też jest oczywiście do przyjęcia. Mówi wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki. Mimo że Jarosław Gowin wycofał rekomendacje dla ministrów, m.in. Michała Cieślaka i Zbigniewa Gryglasa, to ci wciąż pozostają w rządzie. Od dziś w życie wchodzą nowe ograniczenia dotyczące szkół. Uczniowie klas 1-3, którzy do tej pory uczyli się stacjonarnie, przechodzą na kształcenie zdalne. Od dziś wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą ponownie kształcić się na odległość. Ma to związek z sytuacją epidemiczną, która jest coraz gorsza. Utrzymane zostają natomiast dotychczasowe regulacje organizacji praktycznej nauki zawodu, a także placówek specjalnych. Dyrektorzy szkół mogą nadal organizować uczniom klas 8 oraz maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Z kolei oddziały przedszkolne funkcjonują normalnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1-3, dzieci osób zatrudnionych w podmiotach działających na rzecz walki z pandemią, między innymi ze środowiska medycznego, będą organizowane na wniosek rodziców. Obchodzimy dziś Światowy Dzień Wody. Dziś rusza nabór wniosków na drugą edycję programu Moja Woda. W pierwszej udało się zatrzymać 1 000 000 m3 wody więcej poprzez wykorzystanie małej retencji. Światowy Dzień Wody zachęca nas do refleksji nad darem, jakim jest woda. Per noi credenti, sorella acqua. Dla nas wierzących siostra woda nie jest towarem, lecz jest uniwersalnym symbolem oraz źródłem życia i zdrowia. Zbyt wielu braci i sióstr ma dostęp do niewielkiej ilości wody, czasem nawet zatrutej. Konieczne jest zapewnienie wszystkim wody pitnej i odpowiednich warunków sanitarnych. È necessario assicurare a tutti acqua potabile e servizi igienici. Mówił ojciec święty Franciszek, który wczoraj spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Papież podziękował wszystkim, którzy podejmują działania na rzecz zapewnienia wody tym, którzy jej nie mają. Tymczasem w Polsce dostępność zasobów wody jest stosunkowo niska. Na jednego mieszkańca przypada około 1 600 m3 wody rocznie, czyli nawet trzykrotnie mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Program Moja Woda ma poprawić tę słabą statystykę. W tym programie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza 5 000 zł na przydomową mikroinstalację do retencji wody i rozprowadzania tej wody deszczowej i roztopowej. Polacy chętnie retencjonują wodę, co pokazała pierwsza odsłona programu, dzięki której udało się zatrzymać 1 000 000 m3 wody więcej. Budżet na kolejną edycję to 100 milionów złotych. Nabór wniosków wystartował dzisiaj. Zakończyła się renowacja pokamedulskiego klasztoru w Wigrach. Już niedługo będą mogli odwiedzić go pierwsi pielgrzymi. Klasztor Kamedułów położony jest na malowniczej Wigierskiej wyspie. Wojny jednak doszczętnie zniszczyły budynki klasztoru. Dzięki działaniom Fundacji Wigry Pro Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego objęło klasztor dofinansowaniem. Odrestaurowano 10 eremów, czyli domków, w których przed wiekami zamieszkiwali zakonnicy. Ten projekt dotyczył remontu 10 eremów tarasu górnego wraz z wieżą zegarową, wraz także murami oporowymi, które trzymają ten teren akurat tarasu górnego. Ten remont budowlany już się zakończył.
mówił prezes Fundacji Wigry Pro ksiądz Jacek Nogowski. Klasztor Kamedułów wyremontowano, aby chronić dziedzictwo narodowe oraz krzewić polską kulturę. Dlatego już niedługo w mury klasztoru pokamedulskiego, jak zapowiada Anna Mścichowska, zostaną przyjęci pierwsi pielgrzymi. Pokamedulski klasztor w Wigrach niedługo będzie już otwarty dla naszych gości. Proponujemy tutaj 13 wystaw, więc eremy, które zostały wyremontowane, zostaną udostępnione jako wystawy kulturalne przedstawiające po kolei historię od powstania klasztoru. Klasztor pokamedulski stoi otworem dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z historią wigierskich mnichów. Do odwiedzin zachęca także ksiądz biskup Jerzy Mazur. Powinniśmy zawsze pamiętać o celu fundatora, króla Jana Kazimierza, modlitwa za ojczyznę, aby Pan Bóg ustrzegł od wszelkich niebezpieczeństw naszą ojczyznę. Ta modlitwa, która od wieków płynie z wigierskiego klasztoru, jest dzisiaj szczególnie potrzebna naszej ojczyźnie. Dziś czwarty dzień tygodnia modlitw o ochronę życia zainicjowanego przez Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Za wstawiennictwem świętego Józefa modlimy się o rozwój hospicjów perinatalnych. Drodzy rodzice, jeśli dowiedzieliście się, że wasze wyczekiwane, upragnione dziecko przyjdzie na świat nieuleczalnie chore, pamiętajcie, że nie jesteście sami. Jesteśmy po to, aby towarzyszyć wam i waszemu dziecku na tej drodze. Krakowskie Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa Tischnera prowadzi bezpłatną opiekę perinatalną nad rodziną spodziewającą się narodzin nieuleczalnie chorego dziecka. Niech święta rodzina z Nazaretu, malutki Bóg Jezus, Maryja i Józef, która jest doskonałym ziemskim odwzorowaniem życia, tajemnicy trzech osób w jednym Bogu, sprawi, abyśmy jako rodziny dzięki wierze zdołali znieść się w tym trudnym czasie do przeżywania danego nam życia w nadziei i we wzajemnej miłości, które pochodzą z daru, jakim jest dla nas wszystkich Boże Dziecię Jezus. Tą informacją kończymy. Zapraszam na kolejne wydanie o godzinie 10:00.